nieco ponad 36 milionów złotych wyfrunie z miejskiej kasy. Ale cel przez wielu mieszkańców miasta uznawany jest za słuszny i pożądany. Do końca maja 2019 roku przy ulicy Zarzecze powstanie hala sportowo-widowiskowa z prawdziwego zdarzenia. Przetarg wygrała firma warszawska, która wzniesie obiekt o powierzchni użytkowej 6634 m2 i wysokości około 16 metrów. Wewnątrz znajdują się między innymi pełnowymiarowe boisko do siatkówki, koszykówki i piłki ręcznej, a także trybuny na 2165 miejsc. Zaplanowano również między innymi salę treningową o łącznej powierzchni 340 m2. Teren wkoło hali zostanie uporządkowany i zagospodarowany, a cały kompleks, jak mówią władze miasta, będzie służył rozwojowi suwalskiego sportu wyczynowego. Hala będzie największym tego typu obiektem w promieniu 200 km.